tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Cztery piwa z browaru Brasserie de la Seine. W Brasserie de la Seine byłem w zeszły poniedziałek, czyli tydzień temu, właściwie we wtorek, przepraszam. W poniedziałek to byłem w browarze Bun, Bun Brewery. Natomiast we wtorek tak nadprogramowo udało się odwiedzić browar Brasserie de la Seine. Jest z tego film, z tego zwiedzania. Zakupiłem tam cztery piwa. W zasadzie pewnie można by było o każdym z tych piw nagrać osobny odcinek. Ale ja wiem, że wtedy te i tak o wszystkich nie nagram. Nie wiem, kiedy bym nagrał, więc stwierdziłem, że a kurczę, jedziemy z koksem. Ciekawostka taka, jak już skończyliśmy nagrywać ten film, już mieliśmy tam, kupujemy te piwa, już mamy wychodzić. Nagle się okazuje, że jeden z pracowników nagle do nas zagaduje po polsku. Okazuje się, że Polak tam pracuje. Mówię, o stary, no to musisz, kurczę, wystąpić. No ale niestety nie chciał, nie życzył sobie. Nie chciał wystąpić. No... Spoko. Natomiast bardzo fajnie się porozmawiało, parę ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Browar będzie się rozbudowywał, a właściwie przenosił pod koniec prawdopodobnie 2018. Także jeżeli jesteście w Brukseli, to się śpieszcie go odwiedzać w tej lokalizacji, w której pokazałem, bo potem będzie w innej. No i że generalnie im tam idzie świetnie, nie? To znaczy browar się rozwija, rozbudowuje, sprzedają dużo piwa i naprawdę ciekawe rzeczy robią i o tym bym wam chciał opowiedzieć. Mam tu cztery piwa, ale niestety tylko jeden pokal. Dlatego nie będę w nim pił, mimo że jest firmowy i no, nie jest jakiejś szczególnej urody, jeżeli chodzi o szkło, ale generalnie logo i tak dalej, no fajnie to wygląda. No ale jest jeden, a jak powiedziałem, piwa są cztery, więc skorzystam z moich, prawda, Hamburgów. I Hamburg, tak się szkło nazywa, Hamburg z oferty Zachm. Właściwie to się tak powinno wymieniać, ponieważ to Zam. Zam. A pisze się Sachm. To jest nazwisko założyciela hut. Nieważne. To już było, ale ponieważ mam to, wypiję chętnie. Taras Bulba Extra Hoppy Ale. To jest takie Session IPA z taką, z amerykańskimi chmielami, z taką delikatną nutką belgijskich drożdży. O Tarasie Bulbie to można by pewnie nakręcić cały film, bo to jest... To nawiązuje do powieści Nikołaja Gogola o takim tam bohaterze ukraińskim, który, jak to prawda, był bohaterem, więc walczył z Polakami. Także temat pewnie byłby ciekawy, ale książki nie czytałem, więc też się nie wypowiem. Przez wielu określana jako antypolska, czy wątki antypolskie tam się pojawiają. Także taka ciekawostka. Nie wiem, dlaczego akurat on tutaj występuje, ten taras, i się zamierza, nie wiem, czy ten tutaj to polski pan, a on na niego się tą beczką zamierza, nie mam pojęcia. Drugie piwo to jest Obbruzel i to jest piwo uważone we współpracy z Cantillon słynnym. I to jest piwo dzikie, znaczy bazą do tego piwa było, zasyp był taki jak lambika z, no, z Cantillon, natomiast drożdże jakby były nałapane czy zadane przez browar Brasserie de la Seine i to właściwie mi się udało, bo to była ostatnia butelka w lodówce. I to jest na 800-lecie dzielnicy, która wtedy to nie była dzielnica, Saint-Gilles, nie wiem jak to się wymawia, to jest chyba dzielnica Brukseli. Jak sądzę. No i właśnie drożdże były podobno właśnie w tej dzielnicy nałapane, wyhodowane, wyizolowane. No pochodzą z tej dzielnicy właśnie. Następne piwo to jest piwo Nowa. I tu jest z okazji 20-lecia kina Nowa, jak sądzę. I to jest też dzikie piwo. To jest piwo właśnie z drożdżami, które oni tam sobie w jakiś tam sposób łapią z powietrza właśnie w tym browarze Brasserie de la Seine. A tu jest piwo Brusseler, czyli rozumiem, że to nawiązuje do Interstellar, jak sądzę. I to jest Zwet IPA, czy Zwet IPA. I to jest Hybrid Black IPA, czyli tu jest aż 8% alkoholu, więc obstawiam, że to jest takie Imperial Black IPA i zakładam, że na ich właśnie drożdżach. Spróbujmy zatem. Zaczynamy od tarasa. Kapsel bardzo ładny, firmowy, też z logo browaru Brasserie de la Seine.
Nie wspomniałem. Nazwa pochodzi od tego, że rzeka Seine, czy Zene po polsku, przepływa przez Brukselę i w dolinie tej rzeki, czy w zasadzie w zakolach tej rzeki, mówi się, że jest tam taka kraina Pajotenland, gdzie funkcjonują browary ważące lambiki. Nuta fotolabu, być może tutaj na szyjce, ale chociaż nie sądzę, bo oni taką pro mają tą rozlewarczkę. Paweł Szpila z browaru Fortuna zobaczył, mówi, porządny sprzęt. To jest Session IPA. Jak widzicie, piękny, jasna barwa, taka naprawdę aż się chce spróbować, aż się chce po prostu zanurzyć nos. Tutaj amerykańskie chmiele. I taka nuta, może te chmiele nie są aż tak mega intensywne, i taka nuta estrów takich trochę kojarzących się z blondem. Aczkolwiek to może być też moja taka projekcja, że Belgia, no to pewnie coś tam w blond idące. Piwo wytrawne, piwo rześkie, z fajną goryczką, już w pierwszym łyku, naprawdę. Koncepcja na to piwo, pomysł na to piwo jest podobny do Szarka, no. I to mi się podoba. Bardzo dobre piwo, bardzo spełniające, znaczy można powiedzieć jedno z kurczę lepszych podejść do Session IPA, bo jest naprawdę wyraźna goryczka, jest naprawdę wyraźne, wytrawne, jest naprawdę jasne i takie rzeczywiście no mega pijalne. Może tak będę odkładał, żeby mi tu nie przeszkadzało. Drugie piwo, czyli to we współpracy z County Young. Ob Brussel. Mocno syknęło. Kapsel taki sam. Taki sam firmowy. Jest funky. Jest trochę konia. Takiej stajni. Super. Bardzo podobna barwa do tego, tylko tyle, że bardzo mocno zmętniona. Ale też mega apetycznie to wygląda. Drobnopęcherzykowa piana. Jest dzikość. Jest ta stajnia, jest ta końska derka, ale jest to wszystko czyste. To znaczy jest to czysta stajnia i wyszczotkowany koń. Nie jakiś taki tam stojący popęciny w gnoju, tylko zadbany. Pięknie to pachnie. Tu już jak widać, wysokie wysycenie. Leciutka goryczka. Lekka taka nuta. Takiej trochę nafty. Ja nie wiem, czy to jest dobry deskryptor, ale ja mam tutaj bardzo duże skojarzenie z tymi chmielami amerykańskimi, w których jest ta nuta naftowa i tutaj też czuję nutę naftową. No jest to sztos. Jest to sztos, naprawdę. Przy czym któraś warka F jak funk, chyba ta pierwsza z artezana, no to miałem podobne odczucia, nie? Podobnego pomysłu piwo, czyli jasne, ale bretowe, no świetne, naprawdę, to jest sztos. Ten Ob Brussel to jest sztos. Świetne, orzeźwiające, bardzo mocno nasycone. Spróbujmy zatem Nowa. Aś ty w życiu. A kapsel taki sam jak wszystkie inne. Tu takiej dzikości nie ma. Bardziej taki nuta potu. Ale za to jest ładnie klarowne.
Ile tu mamy procent? 5,6, czyli właśnie w zasadzie tyle samo, co no, minimalnie więcej niż w Obrusel. Delikatna tylko opalizacja, złocisty, ale taki soczysty jest ten kolor tego złota. To nie jest takie zgaszone, to jest naprawdę takie... No tutaj te nuty funky, one są, ale są dużo, dużo słabsze. Przez to jest dużo czystsze, tak? Tu nie ma konia, tu jest taka... No może tam tak zawiało gdzieś tam od stajni, ale to tak minimalnie, naprawdę. Generalnie jest czyste. A tu już więcej. Obrusel było tak solidnie nasycone. I ta goryczka była taka nie za wysoka. Natomiast tutaj mamy konkret goryczkę. Mamy tego konia. Mamy tą taką nutę wiejską, ale też czystą. No i mamy goryczkę. Mamy naprawdę konkret goryczkę. No kurde, aromat powiedzmy nie powala, ale w smaku super. Sztos. Świetne piwo. No naprawdę świetne piwo. I ostatnie, czyli Bruseler. Znaczy ja nie wiem, czy to jest nawiązanie do Interstellar, ale tak jakoś... Kapsel, jak powiedziałem, firmowy. Palony. Czekoladowy i trochę chmielowy, ale nie ma nut słonecznika. Które ja już tak za taki deskryptor. Mocno wysycone. Jak widzicie, tutaj bardziej brązowe, ciemnobrunatne niż czarne. Znaczy widzicie, może i nie widzicie, no ale tutaj w tym, oczywiście to przewężenie jest po to, żeby ten, ale ono nie jest takie czarne strasznie. Tu oczywiście jest nieprzejrzyste, ale to jest ciemnobrunatne. No palone słody, takie trochę wpadające w czekoladę, bardziej taką, takie brownie. No nie jest to klasyczne Black IPA, to znaczy nie jest to piwo, które jest, wydaje się wam, że jest jasne, ale jest ciemne i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. Jest mocno ta czekolada zaznaczona, przy czym ona nie jest taka palona i nie jest taka kawowo-czekoladowa, tylko bardziej właśnie taka idąca w brązowość, tak? W czekoladę, ale taką nie 100% kakao, nie 90%, tylko tak powiedzmy 50% kakao, dużo tłuszczu kakaowego, taka wiecie, trochę idące w Nutellę, tak, takie orzechy laskowe też. Belgijskie drożdże, wydaje mi się, że coś tam jest, że nie jest to jakiś super czysty szczep. Chmiel amerykański, no jakoś nie powala, nie ma go tu jakoś mega dużo, ale nie jest źle. Znaczy, akceptuję to, że jest to Black IPA, natomiast na pewno nie jest to ortodoksyjne Black IPA. Jest to takie, no interpretacja, tak? Zresztą oni sami napisali Hybrid Black IPA. Ale z tych czterech zdecydowanie, no, nie chcę powiedzieć najsłabsze, bo ono nie jest słabe, ono jest bardzo dobre. Ale ostatnie. Zdecydowanie najlepszym piwem jest Obrusel. Jest no nuty lambika, nuty znaczy właściwie geze, tak? Czyli jest ta stajnia, jest ta owocowość, jest no mega to jest przyjemne, dobre i ten. Także no, wspaniałe piwo. Na drugim miejscu Nowa, która co prawda w aromacie
ustępuje ob Brusel, ale w smaku jest bardzo dobrze. Jest piękne funky i jest do tego duża goryczka. To jest odważne, bo wiecie, do lambików używa się starego chmielu po to, żeby nie było tam za bardzo goryczki. Chociaż to jest też trochę dziwne, bo oni mówią, że starego chmielu, który ma jeszcze właściwości konserwujące, ale już nie daje goryczki, nie daje aromatu goryczkowego. No w sumie, jak on ma właściwości konserwujące, no tutaj są dzikie drożdże, głównie Brettanomyces bruxellensis. Więc może chodzi o to, żeby jednak miał te właściwości bakteriostatyczne. W każdym razie, no świetne piwo, świetne. Połączenie po prostu lambika i mocno chmielonego piwa. Takie trochę lambik IPA, nie? To trochę na wyrost, ale... Świetne. Następnie Taras Bulba, który jest no mega pijalnym, mega po prostu piwem, które mógłbym pić po prostu szklankami. Szklanka za szklanką, wypić sobie na przykład 6, byłbym naprawdę zadowolony. Ono ma 4% alkoholu, 4,5%, więc jest to typowe piwo po prostu sesyjne. Chciałbym sobie po prostu kiedyś siedzieć gdzieś tam, nie wiem, w ogródku piwnym i sobie popijać tego Tarasa. Znaczy pewnie bym zmieniał, ale mógłbym wypić jego naprawdę parę tych szklanek. Chociaż po tych dwóch piwach, no on już pachnie tak zwyczajnie, nie? To już dupy nie urywa, nie? Jednak zdecydowanie od niego należy zaczynać. Też wyraźna goryczka. No i na koniec ten Bruxeller. Także naprawdę, jak będziecie w Brukseli, po prostu, jak już byliście w Cantillon, to musicie iść do Brasserie de la Seine. To jest naprawdę świetne, świetne piwa, świetny browar, nowofalowy. Jak dla mnie, oprócz tradycyjnych browarów robiących kwachy, no z tej nowej fali to najciekawszy browar belgijski. My żeśmy próbowali też jego piwa w Mederlambic, gdzie oni tam robią jakieś piwo we współpracy czy dla knajpy. I też było dobre. Już nie pamiętam, jak się nazywało. Także wasze zdrowie i nie każda Belgia jest nudna. Znaczy ja już od dawna mówiłem, że lambiki szanuję te Flandersy. Powiedzmy, że quadruple, jak sobie poleżą długo. Ale to jest naprawdę... No to jest coś wyjątkowego, bo z jednej strony jest amerykańskie i ewidentnie jest po prostu inspirowane tym amerykańskim, ale z drugiej strony jest ewidentnie belgijskie. Tutaj nie ma dwóch zdań, także zdecydowanie must try. Także wiem, że w Polsce się też pojawiły piwa, bo któryś ze sklepów tam się reklamował, że ma Brasserie de la Seine. Polecam. Wasze zdrowie.